Cześć, witam was Energik w live'ie. Mieliśmy dzisiaj zrobić live'a z QWERTCAM Tube'em, ale okazało się, że nie może. No a skoro nie może, no to mówię, zrobię sam. Akurat wygospodarowałem jakąś godzinkę czasu, więc możemy sobie takiego krótkiego live'a jakiegoś zrobić, bez jakiegoś szaleństwa, że tak powiem. No a z drugiej strony powiem wam szczerze, że wyjrzałem dzisiaj za okno, patrzę, jaka piękna dzisiaj pogoda. Chyba posiedzę godzinę przed komputerem na live'ie. No i jak pomyślałem, tak oczywiście zrobiłem. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle? Słychać mnie, czy nie? Ktoś by mógł coś napisać może? Byłoby miło. Czy mnie widać? Czy mnie słychać? Okej. Okay. Aha, do kościoła w niedzielę, a nie na live'a. No, raczej. Kościoła już nie chodzę od wielu, wielu lat. Ostatnio w kościele to byłem na moim ślubie chyba. Ale tak jak mówiłem, jestem tym takim katolikiem, wiecie. Kiedyś to dobrze nazwałem, nie pamiętam teraz. Kurczę. No trudno, Alzheimer, może kiedyś mi się przypomni. Co tam? No właśnie, słuchajcie, dzisiaj nie mam jakiegoś tematu, jak chyba zawsze, czyli dzisiaj gadka o niczym jak zwykle i o wszystkim, bo takie są chyba najlepsze, takie spontane, kiedy właściwie robi się live bez żadnego pomysłu, że tak powiem. Zawsze tak najlepiej to wychodzi na spontanie. Ja większość materiałów, słuchajcie, które nagrywam, to pewnie widać, robię na spontanie, ja się do nich nie przygotowuję, wyjątkiem są chyba tylko krapy. Większość materiałów, właśnie jak pogadajmy, które trwają po 45 minut i więcej, są całkowicie improwizowane. No zresztą to chyba widać, bo nie ma cięć, widać, że nie czytam z kartki, czasami mam tylko nagrane pewne, znaczy napisane pewne duże tematy, które chcę poruszyć, żebym nie zapomniał, ponieważ w ferworze rozmowy zdarza mi się często właśnie, że zapominam, o czym ja właściwie chciałem powiedzieć. To już przypomina taką dosyć ciekawą historię, właśnie o tym, że często do czegoś dążymy i opowiadam coś naokoło, że tak powiem. Kiedyś z kumplem na ławce, otóż wiele, wiele lat temu zapaliliśmy sobie Joya, no i siedzieliśmy i takie gadki, wiecie, typowo konstruktywne gadki o niczym. No i gościu mówi, że tam znał jakąś laskę, która miała małe cycki, nie? No to ja zaczynam mówić, że ja w sumie znałem też laskę, która miała małe cycki. I zaczynam opowiadać, kim ta laska jest, skąd ją znam, w ogóle gdzie ona pracuje, co ona robi. Gadam chyba ze 20 minut o tej lasce. A na końcu mówię, bo ten Piotrek się tam na mnie patrzy, w ogóle o co mi chodzi. A na końcu mówię, no i właśnie ta laska też ma małe cycki. Także czasami takie historie są. Czasami się takie historie faktycznie zdarzają. I to jeden właśnie z nich. Dzisiaj, słuchajcie, wyjątkowo może nie będę odpowiadał na, znaczy może na pytania, jeżeli tylko związane z tematem, bo dzisiaj może opowiem wam trochę o YouTubie może, o YouTubie, o tworzeniu kont, bo wiem, że wiele osób próbuje sobie te konta założyć, próbują przebić się przez no dosyć sporą konkurencję i dzisiaj chciałbym właśnie taki temat poruszyć. Powiem szczerze, że zmotywował mnie do tego jeden z tematów na forum letsplay.pl, na który co prawda bardzo rzadko zaglądam, ale ostatnio mi się udało zajrzeć. Czy YouTube dla młodych YouTuberów, czyli dla nowych YouTuberów jest całkowicie bez szans? I czy jest szansa na wybicie się na rodzimym poletku YouTube'owym? Powiem szczerze, że
Ja jakoś nigdy za bardzo nad tym się nie zastanawiałem. Znaczy, dla mnie nie było nigdy ważne, czy mam dużo widzów, czy mało. Zawsze mnie cieszyło, ktokolwiek ogląda moje materiały. Zawsze mnie to cieszyło i czy był jeden widz, czy było 10 tysięcy. Zawsze cieszyło mnie to, że ktoś te moje wypociny ogląda. I zauważyłem, że u zagrajmerów, takich młodych, pojawiła się jakaś taki wyścig szczurów na suby. Nie wiem, na co te suby miałyby się przełożyć, bo jeżeli na zarobki, to tak naprawdę to tutaj suby nie są najważniejsze, a najważniejsze są wyświetlenia. Wiele osób próbuje różnych sposobów, reklamuje się, prosi o polecenie, jednakże powiem wam szczerze, że polecenie kanału tak naprawdę nic nie daje i w moim przypadku parę razy tam poleciły mnie różne osoby. Nigdy nie było to jakoś takie, że prosiłem, że błagałem. Znaczy chyba raz u Cynicznego Brutala wysłałem mu mój kanał, żeby sobie ogarnął, ale tam wszystkie osoby, które w jakiś sposób polecały mój kanał, nigdy nie były jakieś ode mnie, nie wychodziły jakieś prośby, żeby polecić, robili to sami z własnego uznania i powiem wam szczerze, że przenigdy to się nie przełożyło na jakąś dużą ilość subskrypcji, dużą liczbę widzów, którzy by nagle polubili mój kanał. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest to, żeby widzowie trafili do was poprzez materiały, które chcą oglądać. Tak? Jeżeli macie swoje kanały, nie ma sensu prosić o polecanie, bo to nigdy za bardzo nic za bardzo nie daje. O, Rewolwerów napisał, nic albo niewiele zyskałem dzięki forum Let's Play. No właśnie, bo tu jest też pewien problem z tym forum. Forum jest nacechowane wielką nienawiścią youtuberów do siebie. Chociaż nie mogę powiedzieć, że jest to nagminne, ale często zauważyłem, że wiele osób, które mają już więcej widzów i chcą się podzielić jakimiś swoimi spostrzeżeniami i powiem szczerze, że nawet mnie to spotkało. Są od razu, że się nie zna, że co on pisze, że takie bzdury. No to jest dosyć dziwne, bo nie wiem, kto by miał być autorytetem dla youtuberów, jak nie ktoś, kto ma ileś tam subów, ileś tych wyświetleń więcej niż oni sami. Ale widocznie lepiej posłuchać kolegi, który ma też 50 subów, 10 wyświetleń pod filmem, bo on się zna. No okej, okay, no może jest to prawda, może jest to prawda. Jeden z gości właśnie na tym forum, też wam powiem, nie chcę tu mówić kto, naskoczył na mnie, nawet myślałem dzisiaj, żeby zrobić z nim konfrontację na live'ie. Powiem szczerze, że jestem otwarty na takie konfrontacje i bardzo chętnie sprawdzę, czy ktoś jest mocny w gębie, czy tylko po prostu ukrywa się za klawiaturką i potrafi mądrze pisać, obłożony słownikami, wyszukiwać mądre słowa i pisać je i udawać, że jest mądry. Dlatego zawsze chętnie, jeżeli ktoś ma coś do mnie, zapraszam na live'a, możemy skonfrontować twarzą w twarz, czy tam kamera w kamerę. Ja jakoś nie jestem, tak jak mówię, całkowicie negatywnie nastawiony do tego typu rozwiązań, bo tak naprawdę takie rozwiązania są najlepsze według mnie, ale oczywiście większość osób się boi się, bo konfrontacja na żywo to nie jest, wiecie, pisanie sobie w domku na komputerku, na forum i wiecie, robienie z siebie wielkiego mędrca. No nieważne, w każdym razie. Czy jakieś rady mam dla młodych youtuberów? Powiem wam szczerze, dzisiaj odpisywałem właśnie jednemu gościowi, który napisał do mnie wiadomość na prywatną wiadomość na temat, tak po prostu napisał, no nieważne. I chciałem się wam podzielić dzisiaj z pewnym moim spostrzeżeniem. Otóż napisałem mu, że według mnie aktualna generacja youtuberów to jest generacja 2.0. O co chodzi? Pierwsza generacja youtuberów, w mojej opinii, to była generacja ludzi, którzy wrzucali filmy jakichś kotków, piesków, śmiesznych tam, nie wiem, zdarzeń, tak, że ale urwał i coś. Oczywiście to nadal jest, to nie można tutaj generalizować, że to już przestało być, ale to jest taka jakby pierwsza część tych, pierwsza generacja youtuberów, którzy właśnie tworzą tego typu materiały, czy też nagrywają tego typu materiały. Drugą generacją youtuberów to głównie zagrajmerzy i vlogerzy, którzy robią coś od siebie dla widzów.
czy to jest gra, czy to jest vlog. No jest to pewien materiał, który do tej właśnie generacji też ja się chyba zaliczam, który przygotowuję w domu i przedstawiam go wam, tak? Czy to krapy, czy tam pogadajmy, czy nawet jakiś let's play. To jest według mnie druga generacja, ale wydaje mi się, że niedługo się nadejdzie trzecia generacja youtuberów. Trzecia generacja, która troszkę zmieni postrzeganie YouTube'a jako kanału, znaczy jako kanału, jako portalu stricte takiego pasywnego, gdzie siadamy i oglądamy sobie film. W mojej opinii trzecia generacja youtuberów to będą youtuberzy, którzy będą tworzyli content wspólnie z widzami. Wiem, że to może teraz brzmieć, no ciekawe, jakby to w ogóle można było ograć. Można coś takiego ograć i powiem szczerze, że ja się już od tego od dłuższego czasu przygotowuję do tego rozwiązania. Jest to o tyle fajny pomysł, że twórca, czy też widzowie przestają być pasywnymi widzami danego materiału, ale stają się także twórcami łącznie z właścicielem kanału, który jest jakby twórcą prowadzącym. Wydaje mi się, że to jest właśnie ta trzecia generacja youtuberów. Mam nadzieję, że to tak się stanie. Zauważam pewne sygnały na innych kanałach, czy tam w innych filmach, że parę osób zaczyna coś takiego robić. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Możecie się z tym zgodzić, możecie się z tym nie zgodzić. No i słuchajcie, według mnie to jest właśnie to, żeby zacząć robić coś wspólnie z widzami. I coś po prostu tworzyć wspólnie, czyli widz staje się jakby też twórcą. No nie wiem, zobaczymy. No ale obiecałem wam coś, co powiedziałem, że pomysł, jak się wybić młodym youtuberom. Słuchajcie, problem u młodych youtuberów jest taki, że większość ludzi, którzy otwierają sobie swój kanał i zaczynają coś nagrywać, idzie po najmniejszej linii oporu, czyli nagrywanie gameplay. Bo nagrywanie gameplay, niezależnie od tego, co wam ktokolwiek powie, że wymaga to mnóstwa czasu, tak naprawdę nie wymaga to w ogóle czasu. Nagranie godzinnego gameplayu zajmuje godzinę. To, ile komuś się tam wyrenderuje, ciężko to zaliczyć, że jest to czas poświęcony na przygotowanie tego gameplayu, bo rendering zależny jest od procesora, tak? Czyli przygotowanie gameplayu tak naprawdę zajmuje dokładnie tyle, ile gameplay trwa. Jest to najprostsze i najłatwiejsze rozwiązanie dla wszystkich youtuberów, takich młodych, i większość tych youtuberów właśnie zaczyna od tego miejsca swoją przygodę, bo zaczyna robić gameplaye. Marzą o sławie, nie wiem, rojów, roków, innych tam znanych youtuberów. Niestety zazwyczaj kończy się to rozczarowaniem, ponieważ nie przybywa widzów, mało wyświetleń. No a robię na przykład grę, która jest, nie wiem, taka gra, którą robi Rojo czy robi Rok. Problem jest taki, że większość widzów, których i was zaliczam, jest według mnie no, w jakiś sposób ogarnięta i jeżeli ogląda jakiś materiał z gry, oglądał youtubera, którego najbardziej lubi i którego najbardziej ceni za opinię, tak? Niekoniecznie to muszę być ja, no, byłoby mi bardzo miło, jakby mnie byście też zaliczyli do tej listy, ale rozumiem, że jeżeli ktoś ogląda na przykład gameplaye u Roya, no to ciężko mu będzie zacząć oglądać gameplaye u gościa, który dopiero zaczyna, bo po pierwsze nie wiadomo, co on nagrywa, właściwie nagrywa to, co na przykład, będę się tutaj trzymał tego Roya, to nie o to chodzi, że go tam chcę jakoś w negatywnym świetle postawić, ale jest dobrym przykładem, ponieważ jest dużym zagrajmerem. Czyli Royo już to zrobił zazwyczaj wcześniej, zazwyczaj to większy youtuberzy mają kontakt z firmami, które wydają gry i oni mają troszkę wcześniej te gry, żeby można było te gameplaye zamieścić. No i oczywiście w tym momencie szansa małego youtubera no jest bardzo niska, że ktoś tam do niego trafi i zacznie go oglądać, tak? Powiem szczerze, że widziałem parę gameplayów, które w pewien sposób rozwijały tą całą funkcję tych funkcje, no nie funkcję, no całą ideę, istotę tych gameplayów. Jednakże osoby te bardzo szybko się zniechęciły. Jedną z nich był Cyniczny Brutal, który rozpoczął bardzo fajny gameplay, który prowadził na zasadzie opowiadania opowieści. To była taka na tej zasadzie, że on grał i w międzyczasie pomiędzy na przykład dialogami
wrzucał nie tyle, co robi dokładnie, tylko jakby to była jakby jego opowieść o jakimś tam bohaterze przedstawiona właśnie na filmie. I to według mnie było bardzo fajne. Szkoda, że to przestał to robić, ale z drugiej strony jest to rzecz, która wymaga czasu przygotowania i jeden gameplay taki prawdopodobnie nie powstałby w godzinę, ale w parę godzin, bo trzeba się do tego naprawdę potężnie przygotować. Gdy ja robiłem gameplay, ostatnio gameplay robiłem co prawda z Titanfalla, no ale to jest taki typowy gameplay taki typowych zagrajmerów, gdzie film nie ma żadnej właściwie wartości poznawczej. Pokazuję mu grę, ja właściwie opowiadam jakieś tam pierdoły, no i oglądamy sobie, jak ktoś tam gra i lamin. Ja bardziej bym chciał powrócić do mojego wcześniejszego gameplayu, który robiłem, do Another World. I to jest gameplay, do którego przygotowałem się naprawdę bardzo, bardzo długo. Obejrzałem mnóstwo jakichś wystąpień Erika na temat tej gry. Zapisałem sobie mnóstwo rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Rozpisałem to na poszczególne sceny. Samo przygotowanie do nagrania tego gameplayu zajęło mi grubo, myślę, że tak jakbym policzył to, no to grubo około 16-17 godzin. A gameplay trwa około 40 minut, o ile dobrze pamiętam. Także no jest to... To jest praca, na którą trzeba wyłożyć swój czas, żeby zrobić dobry gameplay. Wiele osób powiedziało, że fajny gameplay, że jeden z lepszych. No bardzo mi miło, mam nadzieję, że się podobało. Ale zauważcie, że ten gameplay jest różny, jeżeli porównacie sobie na przykład mój gameplay, właśnie gameplay z Another World z gameplayem z Titanfalla. Jest całkowicie różny, ponieważ w gameplayu z Another World dostajecie informacje, ciekawostki, które ja tam wyszukałem na internecie, przesłuchiwałem masę tych wywiadów, wystąpień tego Eryka po to, żeby wraz z grą dostarczać wam masę jakichś ciekawych informacji na temat tej gry. Natomiast wiele graczy, wielu zagrajmerów, nie tylko małych, powiem szczerze, że nawet i dużych, popełnia według mnie jeden podstawowy błąd przy gameplayach, to znaczy tworzą według mnie, ja to tak nazwałem, gameplaye dla niewidomych, to znaczy gram w grę i opowiadam, co się dzieje na ekranie. Co jest według mnie dosyć sporym błędem, bo widz zazwyczaj widzi, co się dzieje na ekranie i słuchanie tego, że weźmie apteczkę, masz bateryjkę, albo nie mogę strzelać, bateria rozładowana, zebrałeś śrubkę, jest według mnie dosyć niedobrym sposobem. Jeżeli ja robiłem swoje gameplaye dawno, dawno temu w Far Cry'u, to robiłem wszystko, tylko nie opowiadać o tym, co się dzieje na ekranie. To jest jedno z takich moich założeń. Nie zawsze to wychodziło, zwłaszcza jasne, że nie zawsze to wychodziło, bo czasami zapomni się języka w gębie i czasami nie idzie tak, jak powinno iść. Ale tamte gameplaye zawierały informacje całkowicie niezwiązane z grą. To znaczy grałem we Far Cry'u, ale opowiadałem o jakimś moim spotkaniu z kolegą, który grał w Diablo i który sprzedawał przedmioty, o tym, co widziałem ostatnio chyba w kinie było. Rozumiecie, o co chodzi, że robiłem całkowicie gameplaye z gry, mogliście oglądać sobie grę, ale słuchać całkowicie coś innego. I to jest o tyle fajne, że taki gameplay może istnieć bez dźwięku, ale może też istnieć bez obrazu. Można sobie to wyłączyć i słuchać tylko mojego ględzenia przez ileś tam czasu. No i może to jest właśnie to jest jeden ze sposobów dla młodych zagrajmerów. Nagrywanie gameplaya albo z ciekawostkami z danej gry. Chociaż powiem szczerze, że teraz nagranie gry, na przykład najnowszej jakiejś, co wychodzi, zrobienie o niej ciekawostek jest bardzo trudne, ponieważ deweloperzy umieszczają te dane wszystkie na temat ciekawostek gry, one są już dostępne bezpośrednio u dewelopera i no ciężko coś wydobyć takiego, o czym nikt jeszcze nie słyszał. To jest też jedna z takich, ostatnio przy fanfaktach chyba na temat albo PlayStation, albo Metal Gear Solid, nie pamiętam. Ktoś mi napisał, że te wszystkie informacje można znaleźć na sieci. No jasne, że można znaleźć na sieci. No trudno, żebym wymyślał fakty wyssane z palca, tak, że nie wiem, że można podmienić Snake'a na, nie wiem, postać, nie wiem, kogoś tam, Kratosa, no, bo nikt by w to nie uwierzył. To są fakty, które są dostępne ogólnie, chodzi tylko, żeby je zebrać i je przedstawić, tak. To jest pewien taki
No pewnie taka idea, na którym opierają się te fanfakty, tak? I tak większość, niektórzy z was wiedzieli o tych faktach, niektórzy nie, niektórzy znali parę, no ale trudno się tego w jakiś sposób wyprzeć, że te dane fakty są dostępne na sieci. No i słuchajcie, napiję się kawki. No i oczywiście można spróbować takiego gameplaya zrobić z ciekawostkami, co może być dosyć ciekawe, muszę przyznać, ale to wymaga oczywiście czasu i ogromnej ilości przygotowań. Drugim gameplayem, który nie wymaga tyle czasu, to oczywiście nagrywanie filmu, w którym opowiadacie o czymkolwiek, tylko nie o gameplayu. To też może być ciekawe, zwłaszcza jeżeli ktoś prowadzi ciekawe życie, tak? Jeżeli ktoś był, nie wiem, na jakiejś wycieczce albo w kinie, no to może o tym opowiadać, tak? Bo zarazem jakby przy oglądaniu gameplaya można też posłuchać o czymś ciekawym, no. Coś takiego. Oczywiście, tak jak mówię, no nie każdy musi się z tym zgadzać, to są moje jakieś tam przemyślenia i moje jakieś całkowicie osobiste takie jakieś pomysły, idee. Słuchajcie, no i druga rzecz, kolejna rzecz właściwie, no to zarobki na YouTubie. Teraz wszyscy mogą nadstawić uszu. Słuchajcie, zarobki na YouTubie nie mogę powiedzieć, że są niskie. Nie mogę też powiedzieć, że są wysokie. Osoby, które mają najwięcej widzów, Rojo Rock, nie wiem, kogo tam jeszcze oglądacie, Gimper. Co prawda Gimper jest o tyle ciekawą postacią, że, znaczy ciekawą, o tyle jest fair z widzami, że ona się przyznaje, że on żyje z YouTube'a i nie ma tutaj żadnego problemu. Jeżeli młody YouTuber chce stworzyć kanał z myślą o zarobku, to ostatnią rzeczą, którą powinien robić, według mnie, są gameplaye, zwłaszcza, że tych gameplay jest na sieci od groma i idę o lewą rękę, idę sobie, no, zapomniałem. Zakładam się o moją lewą rękę, że nic nowego nie wymyśli. Jedną z idei też tworzenia właśnie jest na YouTubie, jeżeli w celach zarobkowych wymyślenie czegoś, czego jeszcze nie było, lub wstrzelenie się w pewną niszę. Niestety nisze nie są do końca bezpieczne, jeżeli chodzi o zarobki na YouTubie. Z tej racji, że jak sama nazwa wskazuje, nisze mało ludzi ogląda. I tak, jeżeli robisz muzykę, grasz ładnie, nie wiem, na pianinie, trąbce, czy tam na czymkolwiek innym, jesteś wirtuozem trójkąta, to liczba tych widzów, nawet jak zbierzesz tych wszystkich widzów, które interesują się akurat wirtuozerią trójkąta, będzie tak mało, że no raczej na tym pieniędzy nie zarobisz, no, nie ukrywam. Oczywiście pewnym sposobem jest nisza. Pewnym sposobem jest nisza i w moim wypadku nisza, którą zacząłem robić na początku mojego kanału, to było grane i robienie recenzji gier bigboxowych. I muszę przyznać, że do tej pory jest to nisza i nie tylko na polskim YouTubie, ale i na światowym. Nie widzę takich filmów ani takich kanałów, które się czymś takim zajmują. Niemniej jednak zauważcie, tak jak mówię, jest to nisza, jest skierowana do bardzo wąskiego grupy odbiorców i w porównaniu do takimi, nie wiem, zagrajemy w krapa, niewiele osób to ogląda. Nie znaczy to, że ta seria jest zła, bo w mojej opinii ta seria jest chyba najlepsza na moim kanale, którą najbardziej lubię robić i nie wyprę się jej nigdy, mam nadzieję, no chyba, że już skończę z YouTube'em, no muszę łyka kawki wziąć. Także nisze są ciekawe, ale nie pozwolą wam wyżyć z YouTube'a. Jeżeli myślicie, czy też jeżeli myślicie o założeniu kanału z zamiarem życia z YouTube'a, to patrząc na to, porównując ilość moich wyświetleń do takich, powiedzmy, wyświetleń, które umożliwiłyby wam jakieś życie na poziomie, no to liczę, że tak powiedzmy średnio miesięcznie jesteście w stanie zarobić, nie wiem, no, ze 2,5 tysiąca. No może nie jest to, znaczy to jest też oczywiście suma, dla jednych dużo, dla innych mało, tak? Ktoś powie, że za 2,5 tysiąca to mu się nie chce z kanapy wstawać, a ktoś powie, że ze 2,5 tysiąca jest to całkiem niezła sumka. Jednakże 2,5 tysiąca jest taką sumą, która pozwala w pewien sposób przeżyć, no oczywiście nie na kawiorze i szampanie, no ale też nie na suchych bułkach, no można za te 2,5 tysiąca w miesiącu przeżyć, no to jest taka, jeżeli myślisz o takiej kwocie, to patrząc na to, przyrównując do mojego kanału, no musiałbyś mieć, muszę teraz przeliczyć, około 100 tysięcy widzów,
100 tysięcy, 75 tysięcy widzów. Gdzieś w tej granicy. Przy 75 tysiącach myślę, że zarobki mogłyby osiągnąć 2,5 tysiąca, 25 tysięcy, byłoby zajebiście. Wiele osób też zauważyłem, że podaje zarobki z Social Blade'a, czy tam z tego Vidstatics, czy coś takiego. Jednakże musicie wiedzieć, że jeżeli chcecie, nie wiem, w jakiś sposób sugerować się tym, co jest na przykład Social Blade'ie, to musicie z moich obliczeń wziąć te najniższe zarobki, które są z miesiąca przy danej osobie i podzielić przez 2 albo przez 3. No to tak mniej więcej to wyjdzie. Byłoby fajnie zarabiać tyle, co pokazuje Social Blade. Niestety jestem w stanie uwierzyć, że takie zarobki osiągają właśnie youtuberzy amerykańscy. Na przykład ktoś tu napisał, Schoolboy PewDiePie, który jest aktualnie największym youtuberem i napisał, że nikt się nie czepia, że żyje w willi. Tak, to jest jeszcze jedna rzecz, czyli zawiść. Zawiść na polskim YouTubie jest po prostu legendarna. Ludzi nie interesuje często to, czy materiał jest dobry, czy nie wiem, ile kosztował pracy, tylko ile zarobiłeś pieniążków. To jest najważniejsze, ile na mnie zarobiłeś. Tak naprawdę większość youtuberów, znaczy większość, może nie większość, bo niektórzy youtuberzy zarabiają na was, nie da się ukryć. Reflinki wymagają, no na reflinkach się zarabia właśnie na was, tak? W sytuacji, kiedy macie tylko AdSense'a i reklamy, tak naprawdę was nic nie kosztuje to, że oglądacie ten materiał. Możecie przewinąć reklamę, nie musicie w nią klikać, ponieważ płatności są od wyświetlenia reklamy, nie od kliknięcia w reklamę. Jasne, pewnie chyba jak klikniesz, to jest tam więcej, ale wystarczy, że ją obejrzysz, albo nawet nie obejrzysz, obejrzysz te pierwsze 5 sekund. Także tak naprawdę nic cię to w tej kwestii jakby nie kosztuje, tak? Inna sprawa, jeżeli masz reflinki, jeżeli są reflinki na kanale, no to wtedy ktoś na was zarabia, bo musicie wejść, podać swoje dane, założyć konto. Często jeszcze dodatkowo, jeżeli chcecie grać w tą grę i jest to jakiś free-to-play, no to płacicie jakieś tam, ja nie gram free-to-play, także ja tu nie chcę się wypowiadać, może jakieś głupoty gadam, ale często płacicie jakieś tam te pieniądze, nie wiem, za szybkiejszy rozwój postaci, czy jakieś tam pierdoły, czy jakieś skórki. Oczywiście w tym momencie youtuber na was nie zarabia, zarabia tylko i wyłącznie na tym, że kliknęliście w tego reflinka. Ja nigdy się na reflinki nie rzuciłem, chociaż zdradzę wam, to nie jest chyba żadna tajemnica, jakie są koszty takiego reflinka, bo koszty są dosyć wysokie, znaczy koszty, zarobki są dosyć wysokie. Przy takiej grze jak czołgi, World of Tanks, kliknięcie na jednego reflinka, jednej osoby, kosztuje 5 zł. Czyli ja dostaję z tego 5 zł. To są dane, które dostałem od firmy, nie będę zdradzał jakiej, która zajmuje się reflinkami, która żyje z tego, czy tam po prostu wchodzicie w nią w partnerstwo i on, dzięki umieszczeniu reflinków klikacie, no i oczywiście wy z tego macie pieniądze, że ktoś tam się rejestruje. No to przy takim World of Tanks to jest 5 zł, no to jest dużo, ale też trzeba przyznać, że World of Tanks jest grą bardzo popularną, nie wiem ile już milionów to gra, więc namówić kogoś nowego na kliknięcie takiego reflinka, no to też jest trudno, tak? Ale działa tu też jeszcze inna zasada, ta zasada, że będziesz mógł zagrać ze swoim ulubionym youtuberem, tak? Czyli na przykład ja robię, nie wiem, film o World of Tanks, aha, no jeszcze uprzedziłem fakty, bo firma jeszcze wymaga od tego, że oprócz umieszczenia reklamy w opisie, czyli tego klikacza, no wymaga, żeby nagrać ten film o danej grze, czyli musiałbym grać w World of Tanks i umieszczam na dole reflink, tak? Jeżeli klikacie, no to oczywiście dla większości widzów jest to o tyle fajne, że klikacie i możecie zagrać ze swoim ulubionym youtuberem w czołgi, czy tam w Dotę, czy w Lola. I można sobie w ten sposób działać. Także reflinki są bardzo szybkim sposobem do zarobku, jeżeli ma się dużo widzów, jeżeli ma się wiernych i lojalnych widzów, którzy chcą uczestniczyć jakby w jakimś tam działaniach związanych z youtuberem właśnie na podstawie jakiegoś grania w Dotę czy w Lola. No, na moim kanale nigdy reflinki się nie pojawią, ponieważ
Ja mówiłem wielokrotnie, mój kanał nie jest zarobkowy, głównie chodzi o to, żeby była zabawa, żeby mnie to bawiło i mnie to cieszyło, jak mnie coś nie cieszy, to po prostu przestaję to robić i na tym jest koniec, tak? No i tak, co ktoś napisał, grać w tanki ze swoim ulubionym youtuberem. No ja nie wiem, jak to, no tak to działa według mnie, to napisał DarkSideOgiOgi. Tak to działa według moich obserwacji na innych kanałach, które zamieszczają reflinki, że jest to motywem przewodnim, tak? Większość ludzi zna czołgi i no jeżeli się nie zarejestrowali do tej pory, to znaczy, że ich to zupełnie nie interesuje, tak jak na przykład ja. Ale jeżeli miałbym sposobność zagrania z moim ulubionym youtuberem, a kosztem tego by było tylko zarejestrować się na tym portalu, no to oczywiście czemu nie? Jest to jakieś wyjście, tak? Ale mi zaschło w gardle. Także jest to jedno z rozwiązań. Oprócz tego mamy partnerstwa. Partnerstwa, które troszkę się uspokoiło z tym filmem, o którym mówiłem na temat zmiany na YouTubie i koniec zarabiania. Troszkę się to jakby rozeszło po kościach, że tak powiem. Aczkolwiek muszę przyznać, że w wielu aspektach miałem jednak rację. I no troszkę tych filmów zginęło niektórym youtuberom. Niemniej jednak cieszy mnie to, że rozeszło się to jakoś po kościach i jakiś tam sposób te prawa autorskie zostały jakoś tam zniesione, nie wiem. Coś tam się stało tak, że nie jest tak źle, jak miało być, tak. Wiele osób dostałem właściwie mnóstwo informacji na temat, że o, a widzisz, a jednak tak nie było. Że większość tych osób, co pisała, nie wzięła pod uwagę tego, że ja mówiłem, że jest to plotka i że ja nie mogę się pod tym podpisywać, bo ja tego nie wymyśliłem, mogę tylko napisać, co o tym sądzę, tak? To był mój komentarz. A wielu osób napisało, jak ja bym był tu, nie wiem, sułtanem YouTube'a i wiecie, że ja się na tym znam, więc tak to musi być. No, tak nie musi być, może być całkowicie inaczej. No dobra, no ale o tym partnerstwie. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że partnerstwo, pytałem się parokrotnie, dostałem mnóstwo propozycji partnerstwa i z Full Screena, i z Agory, i jeszcze z jakichś innych firm, których za bardzo nie znam, ale zawsze jakoś twardo stąpałem po ziemi, to partnerstwo zawsze nie było mi potrzebne. Powiem szczerze, że gdy myślałem o partnerstwie, a było to w czasie, kiedy no faktycznie z tym YouTube'em miało być źle i to partnerstwo stanowiło taki parasol ochronny dla moich filmów, myślałem głównie nad firmą DVMove chyba. Nie wiem, DVMove. Dlaczego tą firmę wybrałem? No tak jak powiem wam szczerze, że też lubię brać pod uwagę opinie innych. To nie jest tak, że ja się na tym znam, bo na tym się zupełnie nie znam, więc w mojej ocenie biorę pod uwagę opinie innych i zobaczyć, czy ta firma jest faktycznie dobra. I w tym wypadku akurat muszę się posłużyć tutaj filmem Brzydkiego Buraka, który zamieścił bardzo ciekawy materiał na temat partnerstwa na YouTubie. Widać, że Brzydki Burak ma pojęcie o tym, bardzo, bardzo dobrze tam wyjaśnił i pokazał, jak to 195 ludzi na live'ie. Pokazał, jak to działa, to partnerstwo, odradzał jakieś te firmy i muszę przyznać, że ten jego film jest bardzo dobry merytorycznie dla osób, które chcą tego partnera mieć. No ja na razie jeszcze tego partnera nie mam, póki co na razie o tym nie myślę. Niemniej jednak no, trzeba w jakiś sposób coś z tym pomyśleć, prawdopodobnie wkrótce, bo już im więcej tych widzów, ja powiem szczerze, że ja też się zastanawiam, ponieważ partnerstwo do końca na moim kanale nie jest mi do końca potrzebne, ponieważ gameplaye, które robię raz na pół roku, tak naprawdę no jest tego mało, tak? Materiały, które zamieszczam, pogadajmy, zagrajmy w krapa, czy to było grane, nie mają tego ID contentu przypisanego do tych starych gier, bo tymi starymi grami to już nikt tak naprawdę się nie zajmuje. No jeszcze właśnie, jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, ponieważ zapewne was jeszcze ciekawi jedna rzecz na temat zarobku, jak to wygląda z grami.
jak to wygląda z grami, że niektórzy youtuberzy dostają te gry wcześniej, czy się za to płaci. Słuchajcie, ja powiem szczerze, że zacząłem interesować się tym jakieś 2 tygodnie temu, trzy. Właściwie napisałem sobie do CTSG, żeby mógł mi zdradzić kontakty do osób, które wydają gry w Polsce, są dystrybutorami. I co ciekawe, CTSG, którego serdecznie pozdrawiam i który jest bardzo fajnym gościem, podesłał mi te kontakty, ja postanowiłem sobie do nich napisać. Odezwał się, ze wszystkich tych kontaktów odezwał się tylko do mnie gość z EA Polska, EA Games Polska. Powiedziałem mu, nie ściemniałem, powiedziałem szczerze, proszę wejść na kanał, zobaczyć co robię, nie robię gameplayu, bo nie lubię grać, nawet mu napisałem, że nie lubię grać multi, ale chętnie, jeżeli by Państwo byli zainteresowani, nawiążemy współpracę nad recenzją jakichś gier pod skrzydeł EA Games Polska. No i ten gość się zapytał, no ale jaka gra by z naszego portfolio Cię interesowała? No i wybrałem Titanfalla, chociaż nie gram w multi. Było to dosyć dziwne, ale nie było problemu. Gość podesłał mi klucz, powiedział, że jeżeli wrzucę już na YouTube'a, żeby pokazać mu, jak to wygląda. I to jest według mnie dobre i jeżeli masz ileś tam tysięcy już tych widzów, można się pokusić na to, spróbować tego partnerstwa z jakąś firmą, która produkuje czy też wydaje gry i to jest fajne, bo za to nie płacicie. Oczywiście wadą jest to, że zazwyczaj są to klucze, a nie wersje pudełkowe. No i tak się znalazłem w posiadaniu właśnie Titanfalla. Nic za to nie płaciłem, nie dostałem za to żadnych pieniędzy. Ogólnie muszę przyznać, że jakiekolwiek recenzje czy jakiekolwiek reklamy innych sklepów, innych przedsiębiorstw na moim kanale mają bardzo takie związek partnerski, że tak powiem. To znaczy, jeżeli ja robię dla Checkpointu recenzję gry, na przykład na PC, to ostatnio było to Assassin's Creed Liberation HD, ja tą grę od nich dostaję, ponieważ klucz jest na Steama, w momencie, kiedy ją zainstaluję, no już nie będzie możliwości, żebym oddał im tą grę, żeby sprzedali. Nie ma tutaj żadnego problemu. Zauważyliście zapewne, że od Checkpointu nie dostaję na przykład gry na PlayStation. Ja to doskonale rozumiem, ponieważ gra na PlayStation jest droga, tak? I nie ma tutaj dla mnie żadnego problemu, że oni mi nie dają gier na PlayStation, że ja tam focha strzelam, że dlaczego nie na PlayStation. Normalnie kupuję u nich gry na PlayStation za troszkę niższą cenę z racji tego, że jesteśmy partnerami jakby biznesowymi, ale za to płacę, tak? I każdą grę, którą pokazuję, którą robię recenzję, Tomb Raider, ostatnio Final Fantasy 13, 2, każdą z tych gier kupiłem za swoje pieniądze i nie dostałem ich za darmo i jest to ok, tak? Zrobiliśmy parę deali z Checkpointem, oni dostaliście, były nagrody, jakieś tam gry, które dostaliście na konkursie i to też jest taka wartość, do której ja nie dokładam, a oni mi za to nie płacą. Ja dostaję te gry, robię konkurs i to jest wszystko. Między nami deal jest uznany za zakończony, tak? Nie pobieram pieniędzy za to. Ostatnio dostałem też sprzęt, czyli mówię o Disk Station od firmy Synology. Podobnie jak wy z grami. Tak ja zawsze piszę w mailach do firm, z którymi chcę współpracować, że ja nie pobieram gratyfikacji. Jedynie proszę, żeby jeżeli jest możliwość, aby zostawić mi sprzęt lub jeżeli jest możliwość, podesłać mi jakieś gratisy dla was, czyli jakieś rzeczy, które mogę wam rozdać na konkursie. Akurat z Synology złożyło się tak fajnie, że ten serwer plików u mnie został i bardzo fajnie, bardzo dziękuję firmie Synology za to. Jest to jakby moja gratyfikacja, że dostałem ten sprzęt, tak? Jednakże ja tego sprzętu nie pogoniłem zaraz na Allegro, żeby liczyć pieniądze, zostawiłem go, bo jest to fajny sprzęt, uznałem, że przyda mi się i faktycznie mi się przydał. No i on oczywiście został i to jest jakby mój zarobek na tym, tak, że zrobiłem recenzję sprzętu, przedstawiłem firmę, no i w zamian dostałem ten sprzęt. I to jest według mnie ok, tak. Nie pobieram za to pieniędzy, bo przyznam szczerze, że akurat przy recenzjach za pieniądze jest jeden problem, bo jeden ze znanych youtuberów, nie chcę mówić kto już, sami się domyślicie, on akurat recenzuje filmy i te filmy ma sponsorowane, i wszystkie filmy są super.
nawet gnioty pokroju, nie wiem, Wolverina, wszystkie filmy są super. Nie może powiedzieć inaczej, bo on wziął za to pieniądze, tak? Jeżeli gość, który ma ileś tam tysięcy widzów, powie, że X-Men, tam Wolverine jest gniotem, to nikt z jego widzów nie pójdzie, a nie o to chodzi w biznesie, tak? Chodzi o to, żeby zachęcić widzów, że on był na tym filmie, mu się podobał i zachęca was, żebyście poszli. Ale jest to, tak jak mówię, no w pewien sposób niebezpieczny biznes, bo stawia się na szali swoją reputację. Jeżeli polecę wam film, który jest gniotem, a powiem, że super, no to pójdziecie, obejrzycie i potem mi nawrzucacie na kanale, że gadam bzdury. No ale takie są prawa oczywiście biznesu. Podobnie jest też u mnie z Checkpointem. Często jest tak, że idę do nich, oni mówią, słuchaj, mamy dla ciebie na przykład, możemy ci dać tą grę. Ja tych gier nie biorę z tego prostego powodu, bo wiem, że to są gnioty i bym musiał te gry zjechać. Ale nie o to chodzi. Oni chcą te gry sprzedać, więc ja mówię im szczerze, słuchajcie, mogę wziąć tą grę, ale ona nie będzie miała wysokiej oceny, bo to jest gniot, więc lepiej mi nie dawajcie, bo tylko sobie zaszkodzicie i zaszkodzicie sprzedaży. Jest to fair, tak? Ja wam nie mydlę oczu, że gra jest super, oni nie dostają negatywnej recenzji, sprzedają sobie, jest w porządku, tak? Także tak to działa odnośnie partnerstwa z różnymi firmami. Nie wiem, czy was jest to interesuje, prawdopodobnie większość już z was śpi, więc obudzę was teraz wrzaskiem. Nie. No i właśnie, tak to wygląda partnerstwo z firmami. Nie. Przyznam szczerze, że napisałem jeszcze do wielu firm, napisałem na przykład do Avermedii, chciałem z nimi zawrzeć współpracę na tej zasadzie, że po prostu oni by mi podesłali ten do zgrywania gameplayów, ja bym robił na ich tym właśnie sprzęcie i oczywiście za każdym razem bym umieszczał informacje o Avermedii. Jest to ogólnie dobre rozwiązanie. Ja ogólnie sobie postawiłem jedno fundamentalne zadanie w momencie, ideę, której się trzyma w momencie, kiedy od początku YouTube'a. Nie dokładam do kanału. To jest pierwsza idea. Nie dokładam, znaczy nie mogę powiedzieć, że ani grosza, bo kupuję jakieś tam pierdoły do krapów, kupuję te gry. To są oczywiście jakieś takie elementy, które znajdują się w kanale, ale nie dokładam do popularności kanału, tak? Nie będę, nie wiem, kupował jakichś AdWordsów oczywiście, żeby rozpromować mój kanał, bo nie ma to według mnie absolutnie żadnego sensu, także no jest to taka jakaś idea, której się trzymam. Okej, nagadałem się, ale jak widzicie, kolejny, tutaj odpowiedź, wiele osób mówiło, że ja jestem tylko taki przed kamerą, a na żywca to nie powiem nic mądrego. No mam nadzieję, że parę mądrych rzeczy dzisiaj powiedziałem. Niewiele, ale zawsze. Dobra, słuchajcie. Jeżeli macie jakieś pytania związane z tematem, dajcie znać. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo właśnie tutaj ponownie DarkSyGogi napisał bardzo ciekawą rzecz na temat Rocka. Co do całego Rocka, wydaje mi się, że zwyczajnie dużo osób subskrybowało jego kanał. No właśnie, teraz wam wyjaśnię, jak to jest, że kanały duże, jeszcze wam to może wyjaśnię, że kanały duże mają coraz więcej subskrypcji. Niektórzy mówią, że jest to efekt kuli śnieżnej, czyli w momencie, kiedy ma się więcej widzów, coraz więcej tych widzów wbija na wasz kanał. I jest to pewnie prawda. Akurat w przypadku Rocka i Roya, zresztą Rock, powiem wam szczerze, że sam się do tego przyznał, jest to troszkę inaczej. Otóż w momencie, kiedy zakładacie sobie nowe konto na YouTubie, automatycznie dostajecie informacje na temat kanałów, które można subskrybować, to znaczy, które są tak jakby polecane przez sam YouTube. No i oczywiście te kanały to jest Rock i Royo i tam jakieś inne duże kanały. Dlatego coraz więcej, w momencie, kiedy wchodzi ktoś nowy na YouTube, zakłada sobie konto, od razu na starcie ma pytanie, czy chciałbyś zasubskrybować już jeden kanał. To jest podobnie jak na Twitterze, tak? Kiedy zakładasz Twittera, od razu dostajesz parę propozycji, żeby zasubskrybować jakieś Twittera. I tak jest podobnie z YouTube. Zresztą Rock sam to powiedział, że to tak właśnie wygląda. I wiele tych subów to są tak zwane puste suby. Można to przyrównać do ilości wyświetleń.
porównajcie przy dużych YouTuberach, ile mają subskrypcji, a ile mają wyświetleń pod filmami. To jest też tak zwane, takie właśnie puste suby. Trzeba oczywiście przyznać, że w przypadku gameplayów nie znam osoby, która by oglądała wszystkie gameplaye dużych YouTuberów. Są goście, co wrzucają 3-godzinne gameplaye codziennie. Kto ma na to czas, żeby to wszystko oglądać? Zazwyczaj większość osób, tak mi się wydaje, ogląda gameplaye, dwa pierwsze odcinki, zobaczy, co to za gra i potem kończy. Ewentualnie jeszcze końcóweczkę się obejrzy, a już w środku zawsze te gameplaye mają mniej jakby wyświetleń. Jest to też powodem, dla którego ja nie robię gameplayów. Znaczy nie akurat nie ilość wyświetleń, ale to, że gameplay w pewien sposób wiąże was do danej gry. I jeżeli zacznę robić gameplay, nie wiem, powiedzmy z jakiejś długiej gry, muszę pomyśleć, z Dark Souls na przykład dwójki, zrobię dwa gameplaye, no to potem wy wymagacie, oczywiście nie wszyscy, ale 10% widzów wymaga, żeby ten gameplay był kontynuowany. Oczywiście z jednej strony to dobrze, bo mam materiał na przykład na filmy z góry na przykład na 2 miesiące czy tam na 3, ale wiąże mnie to z tą grą. Muszę te gameplaye wrzucać regularnie i w mojej opinii pewien sposób taki troszkę zaśmiecam kanał, bo zamiast ciekawego kontentu no w to miejsce robię jakieś gameplaye z gry, która już po 2 miesiącach jest całkowicie nieinteresująca dla widzów, a jednak ja muszę dalej ciągnąć ten gameplay, bo no zobowiązałem się, tak? Widzę, że wielu gameplayów zagramerów ma właśnie takie sytuacje. Oczywiście też to jest powiązane prawdopodobnie ze współpracą, na przykład z EA Games czy z Ubisoftem, gdzie no wydawca wymaga tego, aby w przeciągu, na przestrzeni na przykład 4 miesięcy pojawi się cały gameplay z gry. Także jest to no, z jednej strony dostajecie grę, ale z drugiej strony wiąże was to z kanałem. Okej. Okay. Widziałem ciekawe pytanie, zapytał mnie Dante Art, jak to wygląda, jak idzie interes z koszulkami, jak to ogólnie wygląda. No właśnie, jeszcze powiem wam o tym, skoro już sobie tak gadamy od serca, no to powiem wam o tych koszulkach. Na początek cena. Wiele osób mówi mi, że cena jest za wysoka. OK. Każdy może założyć sobie sklep z koszulkami, zobaczyć, jaka jest cena podstawki, czyli podstawowej koszulki z nadrukiem. To znaczy bez waszej marży. Jest to cena 36 zł. Od razu mówię, żebyście potem nie mówili, że kłamie. Jest to 36 zł, ta najprostsza koszulka z nadrukiem. 36 zł pobiera kapsel. To ile, jaką ty dasz cenę, czy dasz 50, czy dasz 90, no ta cena, to od tej kwoty, od tych 36 zł, ta kwota pozostała jest dla ciebie. Oczywiście interes z koszulkami ma sens, jeżeli tych koszulek sprzedaje się dużo. Ja powiem szczerze, że według mnie cena koszulki nie powinna przekraczać 30 zł. Podejrzewam, że w hurcie taka koszulka kosztuje jakieś 5-7 zł. Może się ktoś wypowiedzieć, kto siedzi w tym. Nadruk pewnie kosztuje, no niech kosztuje 10 zł, no to już powiedzmy 17. Wydaje mi się, że marża kapsela jest 100% wartości koszulki z nadrukiem, tak mi się wydaje. To jest dosyć duże. Ja powiem szczerze, że orientowałem się w innych firmach, gdzie mógłbym robić to taniej, gdzie mógłbym robić to za mniejszą kwotę, ale powiem szczerze, że różnice były tak niewielkie, a jednak mimo wszystko były gorsze na przykład metody rozliczania się z firmą, która akurat oferowała te koszulki. I akurat kapsel ma o tyle przejrzysty system, że łatwo można się z nimi rozliczyć. Tak? Nie stanowi to problemu, nie jest to, że ta kasa gdzieś zniknie, gdzieś przepadnie czy coś takiego. Ja jeszcze co prawda nie wypłaciłem kasy, także nie wiem, ale no nikt się negatywnie na ten temat nie powiedział, nie wypowiadał. Ile koszulek sprzedałeś dotychczas? OK. To teraz dajcie mi chwilkę, ja zerknę. Nie ukrywam, że nie będę ukrywał przed wami jakichś dziwnych rzeczy i że będę ściemniał czy coś. Jesteście moimi widzami, macie prawo wiedzieć. Już wam mówię. Aktualnie sprzedałem 32 koszulki, czyli niedużo. I powiem szczerze, że ilość pracy, które włożyłem na te koszulki, na te nadruki,
w ogóle się nie przełożył na kwotę, którą każdy może sobie pomnożyć i zobaczyć, ile zarobiłem na tych koszulkach i czy to jest warte, czy to jest warte zabawy, tak? Oczywiście to ma sens, jeżeli bym sprzedawał, nie wiem, 5 koszulek dziennie. No to jest wtedy ok, tak? Ale przy sprzedaży jednej koszulki na tydzień, to powiem szczerze, że jakbym wiedział, że to tak będzie, nie mam do was oczywiście żadnych, tutaj nie możecie, że tego, że mam do was jakiś żal czy coś. Zdaję sobie sprawę, że są to wysokie kwoty, tam 45 zł za koszulkę, ale powiem szczerze, że gdybym wiedział, że tak licho by to szło, to bym się za to nie brał, bo naprawdę poświęciłem mnóstwo czasu na przygotowanie tych wzorów i no i tyle. No ale wiecie, sklepik działa, jest jak jest. Nie mogę powiedzieć, że nie zarabiam na tym, no zarabiam, tylko te pieniądze są jeszcze w kapselu, ja jeszcze ich nie odebrałem z kapsela, także póki co są one jakby zamrożone. No tak to wygląda sprawa z koszulkami. No i oczywiście, słuchajcie, no to jest akurat taka rzecz, że każdy może ten sklep sobie otworzyć i swoje koszulki tyrać, nie trzeba mieć firmy. Jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować własnego biznesu z koszulkami i zobaczycie, czy wam się to przełoży, czy ilość pracy włożonej w przygotowanie na druku u was, oczywiście nie przez firmę Kapsel, przełoży się na to, ile na tym zarabiacie, czy to jest oczywiście tego warte. Także okej, okay. Nie ma problemu na ten temat. Okej, okay. Zobaczę, czy ktoś napisał ciekawy komentarz jakiś związany z tematem. Muszę oczywiście odświeżyć, więc zaraz się to wszystko zawiesi. Widzę, że was porwał mój monolog, bo mało komentujecie, natomiast jest 221 osób na kanale, więc wszyscy w jakiś sposób oglądają. No dobra, ciekawe pytanie techniczne, powiedz mi odnośnie tych nadruków, czym je robiłeś i jak musi to być wektor? To jest pytanie techniczne, ale już odpowiem, nie musi to być plik wektorowy, moje pliki były w formacie PNG, wrzucałem je, oczywiście tworzyłem je bardzo duże w 600 dpi i taki duży plik wrzucałem na serwer i dopiero umieszczałem tam na tym małym takim projekcie. Nie, także nie musi to być wektorowy plik, także możesz spokojnie zrobić sobie plik, nawet JPEG-a możesz wrzucić, nie ma problemu, aczkolwiek oni zachęcają, żeby jednak te pliki były z przezroczystością, także nie ma problemu. Okej, okay, się nagadałem. Patrzę, co piszecie, ale nikt nie pisze. Nikt nie pisze nic związanego z tematem. A dzisiaj temat taki szczyt YouTube'owo-zarobkowy, ale wiem, że wiele osób to interesuje, a wiele osób mówi w to w taki sposób zaowalowany, jak to się mówi, i nie mówi tego wprost, tak? To jest takie dosyć dziwne według mnie. No dobra, jak wygląda kwestia zakupów na start? Mikrofon, kamera, aparat twoim zdaniem, czyli poradnik startowy, znaczy taki startowy zakup dla zagrajmera, tak? Okej, okay. Powiem wam tak, gdy ja zaczynałem pracę nad kanałem, miałem kamerę, pokażę wam, SD90, kamera nie była kupiona na potrzeby vloga, to jest raczej taka nasza kamera z żoną wakacyjna, którą na wakacje zabieramy, ale ona się doskonale nadaje. Powiem wam szczerze, że nagrywanie, jeżeli chcecie nagrywać vlogi, warto zainwestować w lepszą kamerę, nie nagrywać na kamerze tej takiej internetowej, nawet jak ma 1080p, to taka zwykła małpka kamerka da wam lepszą jakość obrazu niż najlepsza kamera internetowa, także oczywiście no tutaj jest kwestia, co kto woli, tak, ale myślę, że kamera jest dosyć potrzebna, jeżeli chcecie robić vlogi, tak. Jeżeli chcecie robić gameplay, no to przyda wam się program do nagrywania gameplay. Zakładam, że większość z was i tak ten program ściągnie z Zatoki Piratów. Jaki program mogę polecić? Może tak,
Aktualnie teraz wydaje mi się, że niedługo ceny za programy umożliwiające zgrywanie gameplayu spadną. Z tego względu, że Nvidia wraz z nowymi sterownikami umieściła funkcję Shadowplay, która umożliwia nagrywanie gameplayu w bardzo dobrej jakości, w 60 klatkach, przy obciążeniu procesora takim nagrywaniem około 1%, co jest rewelacyjnym wynikiem. Nagrywa to w H264 i około 20 czy tam 10 minut zajmuje około 4 GB, a jakość jest po prostu żyleta. I wiele tych programów, które oferują zgrywanie gameplay, nie ma co się z tym równać. Wiele osób skorzysta z Frapsa. Ja Frapsa nie lubię. Fraps robi za duże pliki, przede wszystkim dlatego są za duże te pliki, dlatego Shadowplay jest doskonałą alternatywą. Oprócz tego mogę Wam polecić, jeżeli chcecie, Bandicam, też nagrywa w H264 i też obsługuje procesory CUDA z NVIDII, także zgrywanie gameplayu jest bardzo szybkie. Dodatkowo też można zgrać tym programem Pulpit, także rewelacyjna sprawa. Albo darmowy program jeszcze MSI Afterburner. Nie wymaga on, broń Boże, karty MSI, można odpalić na każdej karcie i na każdym komputerze, jednakże nie ma tam kodowania tego H264 i pliki są dosyć duże, ale i tak mniejsze chyba troszkę niż od Frapsa. No i dalej mikrofon. Słuchajcie, z mikrofonem ja zawsze miałem problem. Mikrofon to jest rzecz, która prześladuje mnie od momentu, kiedy zacząłem nagrywać rapy, czyli lat temu naście. Zawsze miałem problemy z mikrofonem, a to szumiało, a to pikało, a to strzykało. I miałem mikrofon w swoim życiu mnóstwo i miałem dobre mikrofony, Shure'a, miałem jakieś tam inne znane takie marki, miałem Sekaku i zawsze coś z tymi mikrofonami nie grało. Słuchajcie, jeżeli chcecie kupić mikrofon do vlogów, do gameplayów, nie kupujcie mikrofonu podłączonego pod kartę dźwiękową. Problemem właśnie tych wszystkich szumów, dziados właśnie było to, że program, że podłączenie jackiem tego mikrofonu do karty dźwiękowej powodowało, że były jakieś zniekształcenia, szumy, dźwięki. Ja się przekonałem dopiero w momencie, kiedy miałem swój pierwszy mikrofon podłączany pod USB, że faktycznie mikrofon na USB zapewnia naprawdę dobrą jakość dźwięku. Mikrofon, który mogę Wam polecić, którego sam używam, chociaż on jest drogi, to jest oczywiście Samsung G-Track lub ten Blue Yeti. Obydwa mikrofony są bardzo do siebie podobne. Uprzedzę pytanie, dlaczego akurat wybrałem Samsona, a nie Blue Yeti. Ano dlatego, że Samsona mogę sobie podpiąć do mojego estradowego statywu. Jak nagrywam sobie na przykład jakieś moje tam hip-hopy, to mogę sobie ten mikrofon podłączyć i to było powodem, dla którego wybrałem Samsona, a nie wybrałem Blue Yeti. Obydwa te oczywiście mikrofony są do siebie bardzo podobne, także naprawdę oferują znakomitą jakość dźwięku i muszę przyznać, że to jest, jeżeli chcesz być youtuberem, audiologer to się mówi? Audiologii. No to mikrofon jak najbardziej dobry. I jednakże muszę Wam tutaj jeszcze powiedzieć to, że żaden mikrofon nie zapewni Wam takiej jakości, żeby była super jakość bez następnie obróbki dźwięku. No, zawsze będą szumy, zawsze będzie coś tam, co wymaga oczywiście ingerencji programu do dźwięku. Także ktoś się zapytał, do jakiej karty graficznej jest Shadowplay. Do wszystkich GeForce'ów od chyba 5X, czyli od tej serii 5, o ile dobrze pamiętam, powyżej w każdej karcie, w momencie, kiedy instalujesz GeForce Experience, Shadowplay automatycznie się instaluje i też masz możliwość nagrywania, tak, na tym Shadowplay. Naprawdę jakość jest super, nagrywa w 60 klatkach, możesz włączyć z nagrywaniem kamery te wszystkie elementy, które mają wiele tych programów, które mają, no, są dostępne. Jedynie czego mi brakuje, co pewnie w kolejnych rozwojowych wersjach się pojawi, to możliwość nagrywania dźwięku z mikrofonu na osobną ścieżkę. No ale oczywiście to jest, tak jak mówię, jest to rozwojowe. Okej. Zobaczmy, przejrzę Wasze pytania, bo troszkę już się zmęczyłem. Powiem Wam szczerze. Ile zajmuje Ci praca nad jedną grafiką? Rozumiem, że mówimy o grafice na koszulki.
Nie mogę tak powiedzieć, uśrednię to mocno. Myślę, że około 4-5 godzin nad tymi bardziej skomplikowanymi. Z bardziej skomplikowanymi wzorami. Natomiast to jest, co jest live bar, to oczywiście zajmują krócej, ale na przykład tam, gdzie jest taka grafika, gdzie są, jest parę postaci, które stoją obok siebie, to się nazywa Evolution. Każda z tych postaci, ja ją odrysowywałem piksel po pikselu w Photoshopie, mając za wzór właśnie ten oryginalny oczywiście obrazek. Ja każdą tą postać oczywiście odrysowywałem ręcznie, także no trochę mi to zajęło. No ale efekt jest, muszę przyznać, całkiem niezły. Ok, zobaczmy, co tam jeszcze piszecie. Dobra, jeszcze jakieś pytanie odnośnie YouTube'a, bardzo chętnie odpowiem. Tylko nie o grach, dzisiaj nie o grach. Nie, ja mam dzisiaj ochoty mówienia o grach, powiem szczerze. Nieśmiertelne pytanie, kiedy krab? Zostaje już białe gorączki, jak widzę to pytanie. O, ktoś odpowiedział, do Shadowplay potrzebna jest co najmniej 650. No i już macie odpowiedź. Warto potestować, zwłaszcza, że to jest darmowe, tak? Jeżeli coś jest darmowe, no to każdy mówi, że jak coś jest darmowe, to nie jest dobre. Ale powiem wam, że taki Shadowplay to frapsa pokonuje po prostu parę długości. No dobrze. Pokażesz nam swoją kolekcję gier. Kiedyś wam pokażę. Na razie nie bardzo. Mogliście w ostatnim filmie Making of zobaczyć mniej więcej, jak wygląda moje mieszkanie. Fragmenty oczywiście, no ale coś tam można było zobaczyć, nie? Ile zarabia się za 400 tysięcy wyświetleń? Stary. To są koszta po prostu niesamowite. Nawet nie chcę o tym myśleć ile. Myślę, że są to tysiące dolarów za 400 tysięcy wyświetleń. Musiałbym to zrobić jakąś taką przelicznik, a nie, teraz w głowie ci nie powiem, ale są to, myślę, że w tysiącach dolarów można to liczyć. O, odnośnie konkursu, już mówię, trwa oczywiście do 12 kwietnia, dogadałem się z Nice Deals, bo oni, tak jak mówiłem, oni troszkę wcześniej umieścili link, znaczy wpis na Facebooku niż ja film i dlatego wystąpiły pewne rozbieżności, do 12 kwietnia oczywiście. Jak długo trwało u Ciebie wybijanie się na YouTube? Zależy, co rozumiesz pod słowem wybicie się, czy to jest 1000 widzów, czy nie wiem, ilość wyświetleń. Musisz bardziej sprecyzować, jaka liczba, pod jaką liczbą rozumiesz wybicie się, bo patrząc na najbardziej znanych polskich YouTuberów, no to ja jeszcze się wybijam, jestem w trakcie. Czy mam tablet graficzny? Tak, mam tablet graficzny, mam Wacoma. Grafira 4, stary tablet, ale mam już go naprawdę kawał czasu, bardzo często z niego korzystam i no jest to naprawdę fajny sprzęcik. Jeżeli ktoś był kiedyś popularny na YouTube i dostawał kasę, ale subskrypcje mu spadły, to dalej dostaje pieniądze z YouTube i sponsorów, jak go ktoś ogląda, czy nie? Tak jak mówiłem, ilość pieniędzy z AdSense'a, czy też od partnerów, nie zależy od ilości subskrypcji, tylko od ilości wyświetleń. Subskrypcje mogą ci spaść, ale jeżeli masz generowane, ilość wyświetleń jest duża, to oczywiście te pieniądze z YouTube'a będziesz dostawał. Odnośnie sponsorów, powiem szczerze, nie wiem dokładnie do końca, jak to wygląda, bo no, sponsorzy też nie są, mówimy na przykład o grach, też nie są tacy, że chcą współpracować z tobą do końca życia. No, w którymś momencie współpraca się kończy, nie wiem, wygasa jakiś kontrakt, czy po prostu nie chcą dalej współpracować i no i po prostu przestają. Tak? W moim wypadku muszę przyznać, że tak na przykład się skończyło zdanie z grup, dlatego nie ma kolejnych konkursów z figurkami, bo oni po prostu zrezygnowali już z reklamy. Może osiągnęli cel, jaki sobie założyli i no i tyle, tak? Okej. Okay. Energiku, co ty opowiadasz? Za każde 100 tysięcy wyświetleń youtuberzy pokroju Royo otrzymują 45-50 dolarów. Ja nie wiem, jak ile mają Royo i Rock. Ja mówię to na własnym
na własnym przykładzie. Najlepiej sobie zobaczyć to na AdSense, jeżeli macie podpięty YouTube pod AdSense, tam macie coś takiego, raporty i tam macie wyświetlenia strony, można zobaczyć, jaki jest RPM strony, tak? Czyli ile zarabiacie na 1000 wyświetleń, o ile dobrze pamiętam. Mówię z głowy, mogę się mylić, ale coś takiego tam jest. Może i u nich tak jest, nie wiem za bardzo, jak to wygląda. Ja mówię to na swoim przykładzie, także spoko. Czy miejsce, przy którym siedzisz, służy ci również do pracy, bo na making of wyglądało licho pod względem gabarytów? Tak, to jest miejsce, na którym pracuję, moje centrum dowodzenia. Wiem, że lichy monitorek, ale niestety nie mam tutaj możliwości ustawienia większego. To jest bardziej z powodów, że tak powiem, ilości miejsca dostępnych na moje tutaj działania niż z tego, że lubię pracować na mikrosprzęcie. Niestety nie mam możliwości. Rozważam zakup drugiego monitora, ale też nie mam pojęcia, gdzie on będzie stał. Chyba go na ścianie powieszę. Także póki co zobaczymy. Pomyśl, ile zarabia PewDiePie. On pod jednym filmem ma po 15 milionów wyświetleń. No tak, słuchajcie, PewDiePie, którego muszę przyznać, że nie znam. Kojarzę go z waszych opowieści, ale nie oglądałem go, nie wiem, co on nagrywa nawet, zakładam, że gameplaye. Jest to taki chyba najjaśniejszy przykład, że można zarobić na YouTubie i on, z tego co słyszałem chyba od was, że sobie kupił willę, samochód, jest to jego praca. Oczywiście nie wiem, czym się wyróżnił w odróżnieniu od innych YouTuberów, co spowodowało, że on uzyskał taką popularność. To jest też ciekawe. Skąd, jak to się stało, że on się wybił? I też myślę, że geneza jego sukcesu byłaby ciekawa, jakby zawierała wiele elementów pomocnych dla innych YouTuberów. Niestety, no ja nie znam gościa, nie widziałem chyba jego żadnego filmu, także ciężko mi powiedzieć. No. Ale 15 milionów wyświetleń. Myślę, że on tak miesięcznie, tak pi razy drzwi, teraz oczywiście strzelam, miesięcznie zarabia około 70 tysięcy dolarów. Tak mi się wydaje. Jeżeli ma na jednym filmie 15 milionów, zakładam, że powiedzmy ten film niech wrzuca jeden dziennie, jeden na dwa dni, może to być taka kwota. To są zupełna abstrakcja dla nas, tak? 70 tysięcy dolarów, no to jest zupełna abstrakcja, ale faktycznie takie pieniądze oczywiście można zarobić. No. Myślę, że on jeszcze dostaje wiele, drugie tyle z pieniędzy, z jakichś deali z różnymi firmami, z różnymi jakimiś podmiotami innymi. Także to jest bardzo skomplikowane i złożone do jakiejś analizy, ale myślę, że tak to może wyglądać. Nie? Ok. Po jakim czasie uzyskałeś 10 tysięcy widzów? Okej, to jest, rozumiem, pytanie, kiedy się wybiłeś, czyli 10 tysięcy według ciebie jest to wybicie się, okej, to momencik, ja sobie zaraz to zerknę na mojej analityce i zaraz ci wszystko zaraz będziesz wiedział. W moim przypadku raczej to długo trwało, nie były to jakieś czasy mega krótkie. Ja bardzo długo się bawiłem YouTube'em, kiedy bardzo niewiele tam miałem tych wyświetleń, subów, już ci mówię. Pi razy drzwi, bo nie trafi akurat równo 10 tysięcy, także tak 9900 rozumiem, że będzie taką liczbą, która będzie ci odpowiadała. Rok, dokładnie rok, od 4 lipca do 18 lipca zebrałem 10 tysięcy widzów. Subów. Także czy to jest duża liczba, czy mała, no musisz sobie sam odpowiedzieć, bo masz pewnie jakieś, nie wiem, porównanie do innych osób. Ktoś napisał, że PewDiePie na swoich filmach zarobił 16 milionów złotych w przeliczeniu. No proszę. Można? Można.
Ktoś napisał, że śmiejesz się bez przerwy, bo jest bardzo zabawny. Aha, czyli no po prostu gość jest, ma aparycję, ma, nie wiem, potrafi rozbawić widzów i ludzie do niego lgną. Także też pamiętajmy, że troszkę w Stanach jest troszkę inaczej. Tam jest bardziej rozbudowane to. Tam YouTuber jest pewnego rodzaju celebrytą. Chociażby, żeby długo nie szukać, na przykład Angry Video Nerd, tak, który jest pewnego rodzaju celebrytą i który jest znany na jakichś targach, na jakichś konwentach się pojawia. Także jest on osobą, może nie tak znaną jak piosenkarze, ale zauważyłem to wielokrotnie, że Amerykanie bardzo kochają swoich celebrytów, swoich idoli. W Polsce raczej ludzie życzą źle swoim idolom. Wynika to oczywiście z zawiści, ale wiecie, o co chodzi, nie? Szkoda, że u nas tak nie ma, ale u nas jest dużo zawiści. Dużo zawiści, że ktoś za dużo, że ma za dużo wyświetleń albo za dużo widzów. A jak ma dużo wyświetleń, to za dużo zarobił na mnie pieniędzy. No niestety, niestety to jest nasza narodowa mentalność, tego nie zmienimy. Trzeba albo się do tego przyzwyczaić, albo po prostu nie robić. Czy gdybyś miał możliwość zarabiania prawdziwych pieniędzy, to podjąłbyś się zawodu YouTuber? Nie. Nie wierzę w taki zawód jak YouTuber. Jest to zawód bez przyszłości, ale może stanowić doskonały punkt startowy do czegoś, co się chce robić w przyszłości. To tak, ale jeżeli miałbym żyć z YouTube'a, żyć z tego, że siedzę w domu i trzaskam filmy i wrzucam, nie. Nie widzę tutaj przyszłości, ponieważ każdy się z czasem starzeje, filmy przestają być ciekawe, przychodzi nowa generacja widzów, których już nie interesuje jakiś stary dziad, który gada na YouTubie. Szukają ludzi, którzy są w ich wieku, bądź poruszają tematy dla nich ważne. I taki YouTuber nie ma w mojej ocenie racji bytu. Doskonałym przykładem osoby, której YouTube stanowił taki punkt startowy, jest Niekryty Krytyk, który rozwinął swój kanał, potem oczywiście zaczął pisać książki, ma chyba audycję w RMF-ie, coś takiego jak najbardziej tak, jeżeli YouTube by mi na to pozwolił, żeby się rozwinąć w jakimś zupełnie innym kierunku, to jak najbardziej. To jest bardzo, bardzo fajna, bardzo fajna, bardzo, bardzo fajna sprawa. Net mi wolno hula. Kurczę, no nie wiem, nie ściągam nic. No u mnie niestety są takie akcje, nie? Na moim internecie. No sorry, sorry, jeżeli się tam tnie. No nie mam na to wpływu. Nie ściągam żadnych pornosów akurat. Pirate Bay, także ciężko mi powiedzieć, dlaczego to tak licho leci, no. Niestety. Dobra. Zobaczmy, co piszecie. Wielkie szkoda, że za like się nie zarabia. Ja wiecie, co bym chciał zrobić? Znaczy, zrobić. Co by w YouTubie urządzało mnie jako dodatkowa funkcja, to coś takiego, że w momencie, kiedy banuję jakąś osobę, on nie ma całkowicie dostępu do mojego kanału. Jasne, może sobie założyć drugie konto i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym coś takiego, że osoba, którą się banuje, nie ma tylko możliwości komentowania, ale też właśnie nie ma możliwości wejścia na kanał. Ludzie by trochę bardziej się, wydaje mi się, byli ogarnięci w tym, co piszą. To jest też, słuchajcie, jedno z rzeczy, które pociąga ze sobą. Ja mówię w swoim imieniu, ale to nie jest jeszcze sława. Ja w ogóle nie uważam się, że jestem sławny. Sławny to jest, nie wiem, Michael Jackson był sławny. Ja jestem jakimś tam gościem z jakiegoś zadupia, który nagrywa filmy na YouTubie. Ale trzeba, większość YouTuberów, przynajmniej tak mi się wydaje, musi trzymać pewien fason. Ja mając już tam te 26 tysięcy widzów, też często uważam, co mówię. Nie mogę, nie wiem, wzbudzać nienawiści do, nie wiem, do jakiejś grupy społecznej, bądź do jakichś osób. Staram się nie,
angażować w jakieś wojenki, w jakieś te YouTube'owe dramy. Nie chcę, nigdy nie chcę zajmować czyjejś strony, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że na 26 tysięcy osób, które mnie ogląda, wiele osób to, co mówię, bierze w jakiś sposób jako pewnik, bądź stawia jako na przykład jakiś wzorzec. No, jeżeli tak nie jest, no to okej, okay. Mam nadzieję, że tak czasami jest. Dlatego trzeba uważać na to, co się mówi na YouTubie, tak? Nie potępiać nikogo, nie negować. Ja to zauważyłem, że już w momencie, kiedy mam ileś tych widzów, zawsze staram się w ten sposób patrzeć pod kątem jakby takiej własnej autocenzury, żeby nie tworzyć jakichś punktów zapalnych na moich filmach, które mogą kogoś urazić. To jest dosyć trudna rzecz i wielu youtuberów zauważyłem, że tego nie dostrzega. Często robią jakiś film, potem go kasują, jeżeli uzyska negatywne jakieś opinie. Tutaj przykładem mogę posłużyć się Roya, zrobię mu trochę koło pióra, ale trudno. Roya, który na jednym ze spotkań, filmik był na YouTubie przez pewien czas, który na jednym ze spotkań youtuberów tak się nachlał, że lał do śmietnika na środku chyba jakiegoś placu w Krakowie. I on to usunął, ten film, ja się nie dziwię, bo on sobie zdaje sprawę, że oglądają go ludzie młodsi, no i taki postawa taka nie jest godna raczej naśladowania. I myślę, że on sobie z tego zdaje sprawę i super, że to usunął i w jakiś sposób no, stara się trzymać też fason, jak to mówię. No. Tak to wygląda. Okej, okay. Co jest twoim zdaniem kluczem do sukcesu na YouTube? Dzisiaj tak naprawdę ciężko powiedzieć, co okaże się, jaki film okaże, czy jaka seria okaże się sukcesem na YouTube. Dzisiaj to jest tak bardzo nieprzewidywalne. Filmy, które nie mają żadnej wartości poznawczej, filmy, które są nagrane przypadkowo, głupoty, jak na przykład Jem Zupę, osiągają niesamowitą popularność, większą niż na przykład ludzie, którzy pracowali na nawet nie taką popularność, na 1/10 tej popularności latami, którzy produkują materiały, które są w jakiś sposób merytorycznie ciekawe. Natomiast, no tak jak mówię, to zależy, dużo zależy od szczęścia i od przypadku. Wydaje mi się, że najwięcej zależy od przypadku. Kluczem do sukcesu jest według mnie, dla młodych youtuberów, jest dotarcie do jak największej liczby widzów, ale jak to zrobić, zapytacie. No tak, no słuchajcie, tak jak mówię, no czasami się zdarzy, że ktoś wrzuci wasz film, nie wiem, na Quake'a albo na demotywatory i od razu wam liczba tych widzów oczywiście wzrasta i jesteście gościami, nie wiem, youtuberami z tysiącami subskrypcji. No a czasami oczywiście można próbować wiele lat i nic się nie stanie. No. Takie sytuacje też są. No to tak jak mówię, dużo od przypadku i dużo od szczęścia. Zresztą kiedyś Wojciech Mann powiedział w odcinku jednym z Za chwilę dalszy ciąg programu, że w Polsce wszystko zależy od szczęścia. I ja się z tym zgadzam, że tutaj wszystko zależy od szczęścia. Czy adblock bardzo szkodzi osobom, które monetyzują swoje filmy? Adblock to rozumiem, że blokuje reklamy, tak? Reklamy, które się nie wyświetlają. Nie wiem, jak to wygląda, bo prawdopodobnie tak mi się wydaje, mogę się mylić. Wydaje mi się, że nawet jak masz włączonego adblocka, to i tak zalicza, że ta reklama się wyświetliła, bo to jest tak, jakby się po prostu zaraz wyłączył, tylko że ona się, tak mi się wydaje, że się pojawiła. Czy w jakiś sposób szkodzą one osobom, które monetyzują? Jeżeli nie zalicza tych reklam, czyli automatycznie je zamyka i YouTube nie zalicza ich jako wyświetlenie reklamy, no to pewnie no szkodzą, no to zależy, jak ktoś jest nastawiony na kasę, no to szkodzi, tak? Jeżeli ktoś nie jest, to ma to gdzieś, tak? Niektórzy używają adblocka, niektórzy nie. No i tyle, no. Nie mogę, każdy musi osobiście powiedzieć, czy mu to szkodzi, czy nie, tak? Co sądzę o youtuberach, którzy wybili się albo próbują się wybić na Minecraft? Minecraft jest ogólnie bardzo ciekawym zjawiskiem, którego ja do końca nie rozumiem, a może po prostu nie chcę go zrozumieć.
Minecraft, muszę przyznać, że teraz wybicie się na Minecrafcie jest już praktycznie niemożliwe, chyba że podwiesicie się pod jakichś znanych Minecraftowców, których ja niestety nie znam. Nawet nie mogę żadną ksywą rzucić, także tutaj moja odpowiedź się jakby zawiesza. Minecraft jest dosyć trudnym tematem. No. Ciężko wymyśleć coś nowego, tak? Robienie domków z dirtu i drabinek na drzewie jest marnym sposobem na wybicie się, tak? Zauważcie, że większość Minecraftowców, no musiałbym rzucić jakimś nickiem, nie chcę nikogo tu obrażać. Jest taki jeden z Minecraftowców, kiedyś go polecił Cyniczny Brutal, jeżeli przeszukacie net, to znajdziecie, który się wybił dzięki temu, że się podwiesił na jakimś znanym Minecraftowcu i dzięki temu się wybił, że tak powiem, ale nie jest to absolutnie żadna jego praca, bo no, po prostu ludzie go subskrybowali za to, że występował w Minecrafcie z kimś znanym, tak? Także samemu, jeżeli chcesz robić Minecrafta, no nie wiem, nie wróżę sukcesu, no. Czy ty zarabiasz tylko z YouTube, czy masz jakąś firmę? Zarabiał tylko z YouTube, to bym jeszcze żebrał na bułki pod kościołem. Nie, ja normalnie pracuję, nie mam swojej firmy, pracuję w firmie graficznej i póki co to się nie zmieni. Aczkolwiek muszę przyznać, że kombinuję na różne strony, żeby wyrwać się z tej firmy, żeby otworzyć jakiś biznes, ale nie jest to związane z YouTube'em. Raczej idę w stronę, ostatnio pisałem na Facebooku, że mam pomysł na jakąś grę, którą chciałbym zrobić komputerową, czy tam taką na iOS-a i na Androida i prawdopodobnie będę się tego trzymał, będę próbował coś z tego wyrzeźbić. No i to jest jakby kierunek, w jaki chcę podążać. Coś związanego głównie z grafiką, może troszkę z grami, ale nie, YouTube jest zawsze gdzieś z boku. YouTube jest jako moje hobby, a nie jako integralna część mojego życia, czy też moich zarobków. Dobra, pytanie nie z tematu, ale odpowiem. Jak idą prace nad płytą? Zacząłeś coś już może? No niestety muszę wam się przyznać, że nie zacząłem nic robić aktualnie. Ostatnio wpadłem w taki wir roboty, słuchajcie, że nie mam za bardzo czasu, ale to nie jest żadna wymówka tak naprawdę, bo z jednej strony nie mam takiej chęci, wiecie, nie mam chęci na to, żeby usiąść, rozpisać te teksty. Czasami mam taki zryw, że tak, dzisiaj to zrobię, dzisiaj coś napiszę, ale to na chęciach się kończy. Nie wiem, czy już po prostu wypaliłem się i ta płyta hip-hopowa, liczyłem na to, że w momencie, kiedy powiem na forum, że chciałbym taką płytę robić, że będzie to dla pewnego rodzaju dla mnie takim kopem w dupę i takim, no wiecie, o co chodzi. Coś, co mnie zmotywuje, ale fakt tak się nie stało, nie wiem, chyba się wypaliłem, nie neguję jeszcze tej płyty, nie przekreślam jej jeszcze, może coś powstanie, zobaczymy. No póki co na razie się tym jeszcze nie zajmuję. Sorry. Dobra, słuchajcie, kochani, będziemy powoli kończyć. Chyba długo ten live trwał. Bardziej to był mój monolog niż rozmowa z wami. Ale też to jest rozmowa, którą sobie już mówiłem od dawna, że chciałem z wami przeprowadzić na temat YouTube'a, na temat moich przemyśleń. Też nie mam się przed kim wygadać, powiem wam szczerze, na temat tych YouTube'owych różnych rzeczy, bo z żoną nie mam o czym o tym rozmawiać, bo ona po prostu w tym nie siedzi, ona się o tym w tym nie orientuje, także no nie ma sensu, znaczy no nie ma, jest sens rozmawiać z moją żoną, ale poruszać tych tematów, bo no po prostu ona nie ma, nie siedzi w tym i nie wie, tak? Także no tyle. Chciałem się z wami oczywiście też podzielić jakimiś moimi spostrzeżeniami, gorzkimi żalami i tak dalej, i tak dalej. Także dziękuję wam serdecznie, że dzisiaj takżeście wpadli. Słuchajcie, ogromnie, bardzo was dużo było, 220 osób aktualnie jest teraz i to jest niesamowite, że słuchacie tylko i wyłącznie mojego gadania. Ale bardzo mi miło. Możecie napisać komentarze na dole, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Może powinienem to wrzucić gdzieś, jako pogadajmy na temat YouTube'a.
A może zostawię to oczywiście jako, oczywiście taki live'ik z tematem przewodnim. Może tak. Też jeszcze wam powiem, że jest to taki pierwszy mój monolog live'owy, ale też przygotowanie do kolejnych przyszłych tego typu monologów. Między innymi właśnie o, obiecałem wam już dawno o filmach Gore, który chciałem zrobić taki właśnie na żywo. Może właśnie na żywo to zrobię i będzie ciekawiej, niż bym to robił w Pogadajmy. Na temat filmów Gore, których chciałem wam powiedzieć, filmów, które widziałem i które po prostu zryły mi beret i czachę. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. To tyle. Życzę wam udanej niedzieli. Bawcie się dobrze, póki jeszcze możecie, bo jutro już do roboty, do szkoły, do liceum, gimnazjum, ale póki co życzę wam udanej niedzieli i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.